Okej, pogadajmy o tym, czy w Japonii operacje plastyczne są popularne. No to zaczynamy. Na wstępie oczywiście obalamy pierwsze stereotypy, które niestety widzę, że się pojawiają, bo się pojawiały w niektórych komentarzach pod filmikami beauty na moim kanale, a mianowicie robienie znaku równania między Koreą a Japonią. Jeśli chodzi o operacje plastyczne i świat beauty, to są dwa inne światy i nigdy ich nie łączcie. Japonia ma zupełnie inne podejście do operacji plastycznych. Faktycznie, jeśli chodzi o operacje plastyczne, na pierwszą myśl przychodzi Korea. Oni mają tam wręcz fabryki operacji plastycznych, te kliniki to naprawdę mocno, prężnie działają praktycznie na każdym poziomie. W Japonii jest zgoła inaczej. Zacznijmy od historii. Żeby zrozumieć podejście Japonek i ogólnie Japończyków do operacji plastycznych, zabiegów, etc., trzeba zrozumieć, co my mamy, czego inni nie mają. Przede wszystkim kulturowo i od zarania dziejów tego kraju skincare, dziś tak nazywane, czyli po prostu pielęgnacja cery, była od zawsze, proszę Państwa. O tym był oddzielny odcinek. Tam zapraszam, tutaj się gdzieś wyświetli. Ale jeśli chodzi o taką stricte boom na pielęgnację, zaczął się on od ery Edo, kiedy kobiety odeszły od pobielania twarzy, wystawiając swoją prawdziwą skórę, no i trzeba było jeszcze bardziej o nią zadbać, mimo że i tak dbały. Wtedy też pojawiły się pierwsze kesiosy, czyli lotiony. No, pierwszy lotion japoński to schecimy, tak? Dostaniecie na Wabi Sabi, mamy ten tradycyjny lotion japoński. Słuchajcie, i to był czas. I to był ten największy boom aż do teraz, gdzie skincare urosła do tak potężnych rozmiarów, gdzie każdy wie, że japońskie kosmetyki są number one na świecie, ponieważ klientki japońskie mają wielkie wymagania. Jeśli chodzi o budowanie kosmetyku, to nie jest na wrzucanie byle czego i danie to dla klienta w ładnym opakowaniu. Nie, to jest odwrotnie. Danie jak najwięcej składników odżywczych. Mamy najlepsze biganki na świecie. Biganki, czyli różne akcesoria do pielęgnacji twarzy, jak na przykład siusiaki do masażu, tutaj najsławniejszy, najlepszy, jeśli chodzi o siusiak z Rifa. To jest drogie, ale dlaczego to jest drogie, dlaczego to jest dobre? Bo, załóżmy, te siusiaki są robione tak, że imitują masaż twarzy, tylko robią go lepiej i w krótszym czasie. Oczywiście to są gadżety, ale te gadżety działają. I tutaj dużą część tej takiej syzyfowej pracy, jeśli chodzi o twarz, wykonują japońskie kosmetyki i wykonują właśnie różne biganki. Jest popularne, czy w ogóle jest popularne? Słuchajcie, jak już powiedziałam, dużą część rzeczy załatwiają po prostu kosmetyki. No ale są rzeczy, której nie załatwi kosmetyki, nie załatwi biganki, jak na przykład budowa twarzy czaszki, tak? Czy też tak zwana tutaj i znienawidzona w ogóle w Japonii, bo też zahaczymy o standardy piękna, fałda mongolska. Jest to znienawidzona rzecz. Powiem Wam o trójkącie bermudzkim. I tu już wchodzimy w zabiegi, bo w Japonii od samych takich operacji plastycznych, takich jak, wiecie, właśnie jedzie się do Korei i tam po prostu masz wszystko zrobione, pa, 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 i naprawdę takie duże operacje są robione, to w Japonii jednak dalej królują małe zabiegi. Bermudzki w Japonii, kto i jak i co sprawdza, jak ciebie widzi. Może nie ciebie, bo akurat wy się wpisujecie bardzo często w standardy piękna w Japonii, ale jak Japończyk spotyka Japończyka, no to od razu to jest check. Czy masz podwójną powiekę, tak zwane tutaj fytae? Czy masz duże oczy? Czy masz hanagatakai, czyli
wysoki, nie duży, tylko wysoki, wysoki mostek nosa, czy masz wysoki nos, czy ta kość jest wysoka. Bo nie ma nic gorszego niż małe nosy, które najgorsze są takie, tutaj jest w ogóle takie przeświadczenie i taki challenge, że jak nie jesteś w stanie włożyć sobie małych palców do nosa, to masz najgorszy nos, bo jest najbardziej płaski, najbardziej szeroki, w ogóle nie da się nic zrobić. Więc i mała gęba, o tym wiecie już z poprzednich odcinków jak najbardziej, wiem, że też się powtarzam, ale to innych tutaj standardów nie znajdziecie. To jest taki trójkąt bermudzki, który jest sprawdzany, słuchajcie, zawsze, jak się kogoś spotyka. I nie ma gorszej obrazy jak siedzimy me oznacza, siedzimy to jest taki rodzaj, słuchajcie, małż, takich malutkich czarnych. I to jest, o Boże Panie, to jest najgorsza obraza, to znaczy, że masz małe, jak to się mówi, w polskim jest takie stwierdzenie, małe kaprawe oczki. Ja podwójnej powieki jest tak duża, że my mamy, proszę Państwa, tutaj tak zwane ajpyci. Ajpyci to są takie różne przyrządy, są też kosmetyki, które są do tworzenia podwójnej powieki. Są to często nicie, kleje, te plasterki, są też specjalne okulary z nitkami Risa. Tak. W rankingach nadal, od lat, sprawdzałam rankingi, najświeższe jest z 2001 roku i nadal number one w Japonii Futae. A tutaj ma... Słuchajcie, Futae jest po prostu, no jak widzicie, jest to podstawa. I to jest tak na dobrą sprawę najpopularniejszy zabieg, operacja. Bo mówię, dalej takie operacje harde, z jakimi kojarzymy właśnie Koreę, czy może Hollywood też, to tutaj nie. Ale w takim miejscu jest oczywiście Hana. Czyli nos, tak samo nos. Jest hanapuci, tak, są przyrządy do wypychania, są specjalnie takie plastikowe haczyki, które wypychają nos. Są specjalne biganki do zwężania nosa. Są specjalne masaże. No ale wiadomo, są osoby, są dziewczyny, które nie chcą za przeproszeniem. Się codziennie z naklejaniem i tasiemek na oko i wpychaniem sobie haczyków w nos i chodzeniem z haczykami w nosie przez cały dzień. Więc no, na takie zabiegi są najbardziej popularne. A na trzecim miejscu Kugao. No to już można powiedzieć, to już jest taka większa operacja. Słuchajcie, mała gęba. To jest chciana gęba w Japonii, dlatego że czaszki są duże. Ja już mówiłam, że Japończycy nie są czystymi Azjatami, są mieszanką ludu Jomon, który słynął ze swoich kwadratowych, dużych czaszek z ludem i Yayoi, który przyszedł z nadrzeki Yangtze. I dla Was najbardziej to się właśnie kojarzy z takimi hardymi po prostu Azjatami. Tak, z tą fałdą mongolską. Lud Jomon miał często też podwójną powiekę, więc w Japonii też występują osoby, które naturalnie mają dużą powiekę i zawsze wszyscy zazdrą, o matko, to ty fajnie masz, nie? O, ta osoba ma bardziej takie dziomowate rysy, tak? Dziomonowate rysy. Wiecie, to jest ten trójkąt właśnie bermudzki. Jeśli masz najgorzej, to jest już w ogóle w Japonii najgorzej, jeśli masz hitoi, czyli pojedynczą powiekę taką mocną właśnie siedzimy i mały, taki niefajny nos i do tego wielką głowę, to jest najgorzej. To jest już kuźwa, słuchajcie, jeśli chodzi o standardy piękne, to jest najgorzej. Też jest na trzecim miejscu, czyli ścinanie tutaj kości. Bardzo często to widać u różnych celebrytek, że chodzi sobie z tą dziomową gębą, a raptem jest... Tak? Jest lalka. Jest bardzo dużo klinik, jest kilka takich wielkich klinik, które są, że tak powiem, sieciami klinik. I ja byłam w takiej, ale nie byłam na żadnej operacji czy zabiegu plastycznym, tylko na usuwaniu tatuażu, na tak zwany tutaj monita, bo tak to się nazywa. No i słuchajcie, jak wygląda takie coś? Jak nawet siedziałam w poczekalni, a czeka się niestety długo, tak jak w każdej klinice w Japonii...
czekanie to jest masakra, więc sobie pooglądałam. No, bo oczywiście wielki telebim, gdzie tam oczywiście reklama za reklamą, gdzie ta klinika pokazuje, jakie efekty, jakie można zabiegi, że tutaj właśnie też robią, załóżmy, brzuszek, że tutaj motylków się pozbywają, że tutaj właśnie namida bukuro, bo jeśli to też jest ważny zabieg, który jest bardzo popularny w Japonii, czyli tworzenie tak torebki łzowej, ponieważ w Japonii standardem piękna są właśnie oczy z taką właśnie torebką łzową, ponieważ to jest urocze, to wygląda się młodziej i nie tak poważnie, więc to jest coś, czego wy nie macie na zachodzie. Tak, namida bukuro to jest po prostu must have i jak ktoś ma naturalnie taką fajną wypchniętą torebkę łzową, to w ogóle jest zawsze wielkie zazdro. I co tam jeszcze było? Oczywiście w tej, oczywiście nosek, poprawianie linii żuchwy, jeszcze też oczywiście można to podzielić na, no nie operacje, ale zabiegi, które z wiekiem, bo oczywiście osoby 30-40 i wyżej to coraz częściej, załóżmy, zabiegi podciągające, tak, tarumi, czyli pozbywanie się tego tutaj zwisu chomiczego, tak to się nazywa. Czy operacje plastyczne są modne wśród mężczyzn? Tak, coraz bardziej. I czy są osoby, które przesadzają? Tak. Tak, na oba odpowiadam tak. Tak, wśród mężczyzn, zwłaszcza z młodszego pokolenia, też w taje nos i tak dalej. To samo co u kobiet jest coraz popularniejsze. Oczywiście wszyscy chcą mieć wielkie, tak zwane patirime, czyli duże, duże oczki. Taki piękny, duży, w sensie wysoki nosek i to jest super ekstra. Tutaj jeszcze chciałam na koniec obalić jeden mit, który słyszę, że też jest bardzo często powtarzany przez gajdzinów, typu Japończycy kochają małe usta, takie wait. Dla mnie to w ogóle wyplikło się chyba z jakichś w ogóle wyznań gej, gdzie te gejsie faktycznie pomniejszały sobie usta przez makijaż. Czy w Japonii małe usta są ładne? Tak i nie. Faktycznie bardzo duże usta, takie sumiaste, czy takie pontonowe, czy w ogóle właśnie to, co się teraz dzieje na zachodzie, załóżmy nawet Jocia usta, co to jest, co mi na Instagramie, co te Polki coraz większe usta mają, takie, czemu tyle tych reklam powiększania ust, po co one to robią, właśnie tutaj jest to niezrozumienie, tak? Ja się zgadzam, no te wszystkie botoksy, nie botoksy, tych hialurony w ustach i takie te łypy, to nie. Faktycznie nie, ale z drugiej strony, no jeśli masz takie usta, to też nie są ładne w Japonii. Japończycy naturalnie mają, ja bym powiedziała średnie, no może dla osób z zachodu to by były, to są duże, no ale ja uważam, że mają normalne usta. I czy się strasznie przykłada jakieś duże znaczenie do ust w Japonii? No, zaskoczę was, ale nie. Oczywiście, jeśli ktoś ma naprawdę łypy takie wielkie, sumiaste, to jest takie faktycznie takie ale ogólnie najważniejsze, żeby były ładnie namalowane, ładnie podkreślone, nie za duże, nie za małe, po prostu zadbane. Ale mówię, to jest trójkąt bermudzki, oczy, nos, kogao, czyli mała gęba. To jest trójkąt bermudzki, japoński i tego się tutaj wszyscy trzymają. Do osób, które przesadzają z operacjami, zabiegami plastycznymi, czy są takie w Japonii? Powiem wam tak, coraz więcej ich jest. Jest taki typ, że tak powiem, człowieka i często to są osoby, które są bardzo aktywne w social mediach jednak. To są jakieś modelki, jacyś influencerzy, jacyś youtuberzy, jacyś tiktokerzy, coraz więcej tego jest. No, więc są.
jest ich coraz więcej, wiecie, pokolenie się zmienia, ale jeśli chodzi o takie wyjście na ulicę, to myślę, że dużo z Was nawet nie zajarzy, że niektóre z tych dziewczyn mają w ogóle porobione jakieś zabiegi, ponieważ nadal te zabiegi, właśnie to są zabiegi, dalej makijaże są mimo wszystko stonowane, są naturalne, te naturalne piękno, nie ma takich mocnych makijaży, mimo że na TikToku może to wyglądać inaczej, ale jeśli chodzi, mówię, o takie zwykłe wyjście na miasto, to nie rzuca się to w oczy. Mówię, najciekawiej to jest z aktorkami, porównujesz sobie zdjęcie z dzieciństwa i takie what? Znaczy nawet nie z dzieciństwa, bo to może być jak miała, nie wiem, 18-20 lat i takie what? Betsy damn. Więc jak widzicie, nadal są tu zabiegi, nie są to takie wielkie operacje plastyczne w takich fabrykach, bo numer jeden, jeśli chodzi o operacje plastyczne, no to myślę, że trzyma nadal Korea. My jesteśmy dosyć nadal wysoko, ale i tak jeszcze nisko. Mimo wszystko pamiętajcie, że Japonia jest raczej krajem małych zabiegów niż takich wielkich, masywnych operacji, chociaż też są kobiety, które podróżują do Korei na takie masywne operacje. Jak najbardziej trójkąt bermudzki nadal istnieje i to są najbardziej popularne od naprawdę długich lat w Japonii zabiegi, operacje plastyczne w Japonii. No i to by było na tyle, jeśli czegoś nie dowiedziałam, coś chcielibyście jeszcze wiedzieć, zadawajcie pytania poniżej, odpowiem na nie. No i zapraszam na mojego TikToka, na Instagrama i oglądajcie rolki, bo wpadają codziennie. No i co? I na wabi sabi girl, oczywiście, jak nie, jak tak, trzeba być mądrym, nie głupim, prawda? No i widzimy się już niebawem, dakala, dziany, matany, bye.